Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 13 kwietnia 2023 roku minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor Zbigniew Rau, wygłosił na forum Sejmu informacje o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Informacja ta, zwana powszechnie jako expose. Określana jako ekspoze nie była wygłaszana przez szefa polskiej dyplomacji od trzech lat. Ostatnim szefem MSZ-u, który przedstawiał właśnie swoje ekspoze, był. Minister, profesor Jacek Czaputowicz, było to 14 marca 2019 roku. Co ciekawe, było to także pierwsze tego typu wystąpienie ministra Zbigniewa Rała, który objął swoje stanowisko w 2020 roku. No, przemówienie bardzo długie, trwające blisko 3 godziny co warte podkreślenia, oprócz tego, że w loży. Przysłuchiwał się temu ekspozę prezydent Andrzej Duda, był także korpus dyplomatyczny, to jednak nie było prezesa Rady Ministrów, nie było premiera, nie było także prezesa rządzącej partii Jarosława Kaczyńskiego, a samych posłów Prawa i Sprawiedliwości było mniej niż posłów opozycji. To moim zdaniem oddaje bardzo dobrze, no, Niską pozycję, niską rangę szefa dyplomacji w obecnym systemie, systemie rządowym. Jeśli chodzi o tę wizję polskiej polityki zagranicznej, to było tam sporo odwołań i do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i do Margaret Thatcher, a nawet księcia. Adama Czartoryskiego, sporo było mowy o kwestii demokracji, o sukcesach modernizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Minister żał wychwalał Unię Europejską, ale z drugiej strony także także tutaj wskazywał na próby zdominowania tego tworu przez największe państwa, no ale wychwalał bardzo mocno koncepcję partnerstwa. Wschodniego, która wiemy, jak wiemy była jednym z takich no, sztandarowych pomysłów polskiej dyplomacji to Wa Warszawa bardzo mocno, bardzo mocno tutaj nacis naciskała na, na realizację tego partnerstwa Wschodniego. Natomiast jeśli chodzi o politykę wschodnią to w tym expose bardzo mocno, Pobrzmiewały wątki antyrosyjskie. Tutaj ewidentnie profesor Zbigniew Rauch chce być takim jastrzębiem w NATO czy w Unii Europejskiej. Na pewno chce, aby Polska była w takiej awangardzie, jeśli chodzi o wypowiedzenie. Deklaracji Rosja-NATO z 1997 roku. Myślę, że to jest bardzo, bardzo zły krok. To jest krok w absolutnie złym kierunku. Wiemy doskonale, że ta deklaracja Rosja-NATO była przez długi czas no, warunkiem z pewnej równowagi strategicznej. Kiedy odchodzono od ducha tej deklaracji i jednostronnie chciano chociażby rozszerzać wpływy dominującego supermocarstwa, no, dochodziło do eskalacji napięcia w stosunkach międzynarodowych. No ale oczywiście to nie dziwi, że minister Rał ch chce pozować na takiego przynajmniej Jastrzębia i chce i domaga się właśnie wypowiedzenia deklaracji Rosjana, to kiedy odwołuje się wprost do koncepcji geopolitycznych Józefa Piłsudskiego. Zresztą w tym expose bardzo mocno to wybrzmiało, bardzo mocno to wybrzmiało. Tam padły takie słowa o licytowaniu polskich spraw w Tu powołując się na marszałka Piłsudskiego, profesorzał. Przedstawił taką wizję ambitnej polityki, ale nie dodał, nie dodał, że aby licytować polskie sprawy wzwyż, trzeba mieć ku temu potencjał. Nie jakby nie zupełnie nie zauważył albo nie chciał zauważyć, że Polska od ubiegłego roku osłabia się, osłabia swój system obronny, przekazując uzbrojenie na Ukrainę i że Polska bez tak naprawdę wsparcia. Takiego mocarstwa jak Stany Zjednoczone, dzisiaj nie ma absolutnie żadnych możliwości na licytowanie polskich spraw w ponieważ stała się ta polityka zagraniczna, stała się polityką klientystyczną. I zresztą to bardzo dobrze, bardzo dobrze wybrzmiało w tym expose. Bardzo dobrze wybrzmiało w tym expose, to znaczy widać, że polska polityka. Zagraniczna jest robiona na żyro amerykańskie to Stany Zjednoczone, to Waszyngton jest żyrantem tej polityki zagranicznej i absolutnie nikt sobie w MSZ- dzisiaj chyba nie zdaje sprawy z tego, co będzie, jeśli wybuchnie Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie. Jak będą wyglądały polskie sprawy, jak będzie wyglądała kwestia właśnie tego licytowania polskich spraw w Można tutaj bardzo mocno przelicytować. Ja uważam, że jest to ta polityka. I ta wizja, która, którą zaprezentował minister Rao, jest wizją romantyczną, jest wizją nieracjonalną, jest wizją typową dla. Części tradycji politycznej w Polsce, takiego wymachiwania szabelką, bez, bez tak naprawdę posiadania wielkiego potencjału. i Niestety wiemy, jak się polityka licytowania polskich spraw w II Rzeczypospolitej skończyła. Wiemy doskonale, jak się skończyła ta licytacja i polityka zagraniczna robiona na żyro angielsko francuskie. Pamiętajmy o tym, to jest, to jest bardzo istotna kwestia. Zadziwiające były słowa profesora zbigniewa Rała dotyczące stosunków z Chinami. To znaczy zdaniem obecnego szefa msz u Polska liczy na aktywniejszą reakcję Chin wobec wojny na Ukrainie. Zresztą padły tak tam, tam słowa, że, Polska liczy, że Chiny będą aktywniej reagować na, cytuję, niszczenie pokoju przez Rosję. Koniec cytatu. Takie słowa padły w ekspoze profesora Zbigniewa Rała. Jest to przykład kompletnego oderwania od rzeczywistości w mojej ocenie. Doskonale wiemy, że Chiny dzisiaj są jednym z czołowych mocarstw świata, są stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale wiemy także, Czego nie podkreślił Zbigniew Frau, Chiny mają strategiczny sojusz z Rosją, współtworzą szanghajską organizację współpracy, grupę BRICS. Ten strategiczny sojusz, w cudzysłowie oczywiście, stra strategiczny sojusz jest wymierzony przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko hegemonii Stanów Zjednoczonych, przeciwko dominacji dolara na arenie międzynarodowej. No. Trudno mi naprawdę uwierzyć w to, że szef dyplomacji, że minister spraw zagranicznych z tytułem profesorskim nie wie takich rzeczy i liczenie na to, że dzisiaj Chiny przeciwstawią się Rosji, jest moim zdaniem absolutną mrzonką i jest wyrazem głębokiej naiwności. Głębokiej naiwności, a to jest niestety grzech śmiertelny w dyplomacji. Taka właśnie, taka właśnie na naiwność. Szanowni Państwo, tutaj w tym expose padły także słowa na temat Białorusi. Białoruś jest traktowana przez obecnego szefa MSZ jako państwo całkowicie uzależnione od, od Rosji, czy też od cytuję, agresywnej Rosji, bo tak, tak właśnie została, została Rosja tam określona, zresztą padły tam znacznie ostrzejsze słowa o przekształceniu Białorusi w wielkie więzienie, Bo takie słowa padły, no trudno się spodziewać, aby po takim expose, aby po takim, po takim przemówieniu, można było licytować polską sprawę wzwyż, że odniosę się do tych słów, w kontaktach z rządem białoruskim, z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. No, z jednej strony Zbigniew Rał powiedział o, o tym, że Białoruś to jest jedno wielkie więzienie, a z drugiej strony, że będzie się domagał zwolnienia Andrzeja Poczobuta. No, moim zdaniem również wyraz ogromnej, ogromnej naiwności. No i tutaj wa ważne słowa, jeśli chodzi o te sprawy wschodnie dotyczące Ukrainy. Padły ważne zobowiązania, to znaczy, że Polska ma dokładać wszelkich możliwych starań. Padły dokładnie takie słowa, że Polska Rzeczpospolita Polska ma dokładać wszelkich możliwych starań, aby Ukraina pokonała wojska, wojska rosyjskie. Tutaj mamy do czynienia z powrotem do koncepcji, właściwie do doktryny Aleksandra Kwaśniewskiego. Doktryna Kwaśniewskiego to doktryna, która, którą można skwitować bardzo prostymi słowami. Nie ma niepodległej Polski bez niepodległego. Ukrainy. Tam padają bardzo podobne słowa o tym, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Tam to znaczy w tym expose ministra, ministra Rała i tak dalej, i tak dalej, że bezpieczna Ukraina to jest sprawa polskiej racji stanu. No, tutaj musimy zdać sobie z tego sprawę, że w tym, tym ekspoze, w tym przemówieniu nie padły żadne, żadne kwestie, żadne realne wizje, perspektywy na uregulowanie trudnych spraw polsko-ukraińskich. Wiemy doskonale, że w tym, w tym roku przypada. 80. rocznica ludobójstwa na narodzie polskim dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Ani słowa nie było w tym, w tym expose właśnie o tej, o tej rocznicy, nie było nic w kwestii trudnych spraw, nie tylko historycznych, ale tych gospodarczych. Mam na myśli import produktów rolnych, bo nie tylko zboża z Ukrainy bez odpowiednich badań. Wiemy doskonale, jak wygląda obecnie sytuacja polskiego rolnictwa. O tym nie było. Nie było poruszonej kwestii blokady tranzytu przez Ukrainę do Polski i z Polski przez Ukrainę na przykład do Chin, blokowania polskich pociągów, protestu, protestu kierowców tirów itd. itd. Tutaj bardzo zręcznie starał się minister Rał ominąć trudne, trudne sprawy, właśnie w relacjach, w relacjach dwustronnych. Cały czas wybrzmiewała, wybrzmiewała ta nuta antyrosyjska, podkreślanie że członkostwo Finlandii, a w perspektywie także Szwecji, ma być, jak to określił szef polskiej dyplomacji, domknięciem luki instytucjonalnej, jeśli chodzi o architekturę współpracy w naszym, w naszym regionie. No. Oczywiście, jakby jeszcze było tego mało, tej, tej eskalacji w relacjach międzynarodowych i tej eskalacji napięcia w relacjach polsko-rosyjskich, to szef polskiej dyplomacji musiał także poruszyć kwestię, kwestię niemiecką i, i, i kwestię zadośćuczynienia dla, dla Polski. No, jest to moim zdaniem temat oczywiście bardzo ważny, natomiast biorąc pod uwagę fakt położenie geopolityczne Polski, wzniecanie napięcia i na kierunku wschodnim i na kierunku zachodnim, no, nie leży w polskiej racji stanu, a ewidentnie nie leży w polskiej w polskiej racji racji stanu. W w tym kontekście także warto, warto podkreślić znaczenie, jakie dla obecnej dla obecnej ekipy rządzącej ma sojusz polsko-amerykański. Polsko to wybrzmiało bardzo mocno. Ja bym powiedział, że wybrzmiało to bardzo mocno serwilistycznie, że mamy do czynienia z, takim, z taką postawą klientyzmu, wiszenia na jednej klamce i opierania całej. Całego naszego bezpieczeństwa, tylko i wyłącznie właśnie w oparciu o, jak to określił minister Rał, trwałej obecności wojsk amerykańskich na naszym, na naszym terytorium. Padły takie, padły takie słowa. Widać tę te postawę bardzo mocno klientystyczną, to jest to jest postawa, no. I najdelikatniej, jakbym mógł ująć, to postawa junior partnera. Junior partnera, ale cisną się mocniejsze słowa na usta. No, za, zarysował prez, minister Rau protokół rozbieżności między Polską a Węgrami. To, to nie, nie dziwi. Węgrzy prowadzą politykę wielowektorową, politykę korzystną, gospodarczą dla swojego kraju. My prowadzimy politykę, czy znaczy my. Rząd obecny, rząd w Warszawie prowadzi taką politykę, jednowektorową politykę, gdzie... No, można odnieść takie wrażenie, że interes Ukrainy, interes narodu ukraińskiego jest częst, często ważniejszy niż interes, interes narodu, narodu polskiego. Jeśli chodzi o kwestie, kwestie można powiedzieć takich filarów polityki zagranicznej, które są w tym w tym expose, no to po pierwsze ma się zdaniem obecnego szefa dyplomacji ma się ta polityka zagraniczna opierać na trzech takich filarach. Pierwszym z nich ma być zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, kwestie zapobiegania agresji itd, i, tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ogólnikowo zostało to zaprezentowane. Drugi filar. Ma być to, jak to określił minister Rał, demokratyzacja stosunków międzynarodowych oparta na suwerennej równości wszystkich państw i narodów w opozycji do dążeń imperialistycznych. No to oczywiście ten drugi filar ma się nijak do polskiej polityki zagranicznej, do. Właściwie w większości działań polskiej dyplomacji po roku 1999, co to oznacza szanowanie suwerenności wszystkich państw i narodów, to doskonale wiemy po jak jest to interpretowane przez Stany Zjednoczone. Wiemy to doskonale po inwazji na Jugosławię, po bombardowaniu Jugosławii, zabiciu ponad 2000 cywilów w Jugosławii. Po zniszczeniu Libii, po zniszczeniu Iraku, Afganistanu. No wiemy doskonale, jak wygląda to ta suwerenna równość wszystkich państw i narodów w, w doktrynie amerykańskiej polityki zagranicznej, głównego, najważniejszego sojusznika, sojusznika Polski. No i trzecia, trzecia zasada polityki zagranicznej ma być to legalizm jako przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego, mówi się o prawie do obrony i tak dalej. To oczywiście także ma się nijak do polityki prowadzonej przez Sojusz Północnoatlantycki widzieliśmy to podczas właśnie bombardowania Libii, jak jest, jak jest szanowane prawo międzynarodowe, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, szanowni państwo, reasumując, możemy, można, można pokrótce streścić to blisko trzygodzinne wystąpienie, ekspoze ministra Zbigniewa Rała, jako wystąpienie niezwykle serwilistyczne, Idące, że tak powiem, z, z, z tą mądrością etapu dzisiaj, czyli opowiedzeniem się bardzo jasno po stronie hegemonii Stanów Zjednoczonych, także minister, Szef polskiego MSZ-u no, opowiedział się tak naprawdę tutaj za eskalacją w relacjach z Rosją, bo czym jest wypowiedzenie aktu NATO-Rosja z 1997 roku. Jest tutaj bardzo duży serwilizm, jeśli chodzi o Ukrainę. Dalej mamy do czynienia, w mojej ocenie, z takim, z takim bezwarunkowym wspieraniem Ukrainy. No, absolutnie nie ma tutaj mowy o zabliźnieniu jakichkolwiek ran historycznych, o rozwiązaniu Najważniejszych kwestii gospodarczych, ale mamy do czynienia z taką deklaracją bezwarunkowej pomocy dla, dla Ukrainy. Bardzo naiwne myślenie o polityce międzynarodowej i liczenie na to, że Chiny się dzisiaj przeciwstawią Rosji. Całość w ogóle tego expose trąci bardzo, dużym, bardzo dużą naiwnością w stosunkach międzynarodowych. No i to odwoływanie się do dziedzictwa geopolitycznego Józefa Piłsudskiego i mówienie o licytacji polskich spraw z Wyż. No niestety, znamionuje moim zdaniem bardziej, jeszcze bardziej agresywną politykę wschodnią niż, niż do tej pory. Niczego dobrego w, tak, w tym zakresie tutaj niestety się nie spodziewam. Dziękuję Państwu za uwagę.